PR na Emilia Zagrzewska, Dagmara Tarka. Witamy dzisiaj w naszym odcinku, a naszym gościem będzie, jest dzisiaj Krzysztof Leman, zastępca dyrektora Delegatury w Bydgoszczy, oczywiście Delegatury Walking. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. To co, to zaczynamy w takim tak. bądź razie. Temat gorący. Gorący bardzo, bo prasa rozpisuje się o nieprawidłowych oznaczaniach reklam na kontach Dody, Małgorzaty Rozanek majdan i Filipa Heisera. No właśnie, czego konkretnie dotyczą te zarzuty i na jakim etapie postępowania jest WOKIK? Tak, to są nasze nowe postępowania dotyczące tak zwanej kryptoreklamy, czyli nieprawidłowego, albo w ogóle nieoznaczania treści marketingowych, treści reklamowych w social mediach. Tutaj dotyczą... Zarzuty tych trzech przedsiębiorców, których pani wymieniła. No i tak naprawdę zarzuty są bardzo do siebie podobne czyli na portalu Instagram zamieszczają materiały, które w naszej ocenie albo są niedostatecznie dobrze oznakowane mm -hmm. jako materiały reklamowe, albo w ogóle nie są oznaczone jako materiały reklamowe. Dotyczy to zarówno postów, jak również relacji zamieszczanych w social mediach. No dobrze, a tutaj jest często tak, że te osoby, które są kontrolowane, twierdzą bardzo często, że nie są o tym informowane, o wszystkim dowiadują się z mediów, co jakby stawia troszeczkę w złym świetle łokik. Ale czy rzeczywiście tak jest? Jak wygląda taki proces kontroli ze strony łokik? Jakie są konkretne kroki, które są podejmowane przez państwo? I czy rzeczywiście to jest tak, że te osoby dowiadują się o tym z mediów? Znaczy, tak jak sygnalizowaliśmy w dniu ogłoszenia tej informacji, na naszym Instagramie. Jedna osoba, jeden podmiot odebrał postanowienie o wszczęciu, a dwie osoby nie odebrały tego postanowienia, więc będziemy próbować w dalszym ciągu doręczać to postanowienie, to przedstawienie za, zarzutów. No my jesteśmy zobligowani do działania w oparciu o przepisy prawa i musimy te postanowienia, czyli te zarzuty, przedstawić tak, jak wskazują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W tym wypadku wysyłamy zarzuty na, czyli to to postanowienie, w którym są postanowienia, Zostawione zarzuty na adresy prowadzonych działalności gospodarczych. No jeżeli ktoś nie odbiera, no to ma problem, żeby się z tym zapoznać. To jest e, oczywiście jasne. No, ale zawsze to już jest strona postępowania wtedy ma prawo do zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie. Też z tego, co wiem, przedsiębiorcy wyrazili wolę, e, żeby współpracować z prezesem urzędu, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie zapoznają się z tymi materiałami. A czy możemy powiedzieć, kto odebrał, a kto nie? No, na ten moment jeszcze nie chciałbym mówić, aczkolwiek jeden, teraz jeszcze sprawdzałem to potwierdzam, że cały czas dwóch nie odebrało, mm -hmm. a jedna osoba, w momencie jak to było publikowane w e internecie, ten komunikat, to wcześniej dos dostała już to postanowienie. Okej, okay, mhm. czyli tutaj jakby dementujemy każdy, tak jak w każdym postępowaniu, czy to jest postępowanie skarbowe, sądowe, jest informowany o tym, co się dzieje, tak. że ma i ma szansę i czas na to, żeby się do tego ustosunkować. Tak, jak najbardziej. No tutaj e, to postępowanie dopiero jest na wczesnym etapie, po postawieniu zarzutów. Każdy ma prawo zgłaszać swoje wnioski dowodowe, ma prawo ustosunkować się e, do tego, co jest tam e, wskazane, bo to oprócz tego, że to są, jest zarzut związany z kryptoreklamą, no to jest też uzasadnienie, tak? Czyli my wskazujemy, jakie materiały w jakim przedziale czasu z jakimi reklamodawcami e, nie zostały oznaczone. Analizujemy to w oparciu zarówno o te materiały, które są zamieszczane w social mediach, czyli mówimy tutaj o relacjach, mówimy tutaj o postach, jak również weryfikujemy to u samych reklamodawców, tak? czyli weryfikujemy umowy, jakie mamy pod, mają podpisane, e, obowiązki, jakie są z tych umowy związanymi i jak się z tego realizują. tak, Więc, m, że tak powiem, mamy, prowadzimy w tym aspekcie kontrolę Krzyżową, tak? Nie jesteśmy zdani tylko w oparciu o to, co jest na, e, w social mediach, ale również odpytujemy bezpośrednio zainteresowane podmioty. Czyli mają, jeśli chcą, odbiorą, mają szansę do tego się ustosunkować i, i wybronić lub też podjąć na tym etapie współpracę z złokikiem i dążyć do wyjaśnienia wszystkiego. Tak, walki. jak najbardziej. A czy zarzuty wobec tak znanych osób są celowo nagłaśniane po to, aby zwrócić uwagę na sprawę tych oznaczeń? Znaczy, Bo gdzieś się spotkałam też z taką opinią, z takim artykułem w znaczy, sieci. Powiem tak, co do zasady, w sytuacji, kiedy w tym postępowaniu, czyli związanym z kryptoreklamą, stawiamy jakieś zarzuty, to informujemy o tym publicznie. Tak jak rok, w zeszłym roku informowaliśmy o postawieniu zarzutów w Olymp Laboratories i innym influencerom związanym z branżą fitness za nieoznaczanie prawidłowym materiału sponsorowanych, to też również poinformowaliśmy mhm. o tym. Te postępowania akurat są już na końcowym etapie. I jeżeli wydamy decyzje końcowe, to też będziemy o tym informować, bo wydaje nam się, że to jest dosyć. Społecznie ważny temat, który dotyka bardzo dużo osób, i często to są osoby, które właśnie z mediów dowiadują się o tym, jakie mają obowiązki związane z tym, co robią w tych mediach, więc mhm. też zależy nam na tym, żeby dotrzeć z tą informacją, no i niestety często te informacje docierają właśnie wtedy, kiedy o nich się mówi, tak, o tych postępowaniach. Tak samo jak wydaliśmy rekomendacje, dużo się mówiło o tych rekomendacjach, ale no nie wszyscy pewno do, do, do tego dotali, nie wszyscy się przebili, aczkolwiek jak my już wskazujemy, te przepisy, które są związane z wprowadzaniem w błąd, z, oznacz z prawidłowym oznaczaniem materiałów reklamowych, obowiązują już od 2007 roku. Więc tak naprawdę ten obowiązek prawidłowego oznaczania materiałów reklamowych istniał od bardzo, bardzo dawna. Tak, i to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że bo tutaj też ze strony influencerów pojawiają się oczywiście informacje o tym, że to są tylko rekomendacje, więc jakby to jest na takiej zasadzie, że jeśli je rekomenduję, to mogę stosować, ale nie muszę. Jest taka interpretacja, ale tutaj to, co pan wspomniał, są przepisy literalne, konkretnie litery prawa, która mówi o, o pewnych zasadach, które są spisane w ustawach, w kodeksach i które trzeba przestrzegać, a rozumiem, że rekomendacje są takim jakby uzupełnieniem i też jest tam dużo bardzo przykładów, gdzie tak. wyjaśnia, Wokik jak konkretnie oznaczać, więc ten zarzut też, że ktoś nie wie dokładnie, jak to czynić, też no, wystarczy zajrzeć do rekomendacji, które jak rozumiem, cały czas wiszą na stronie Wokiku. Tak, te rekomendacje cały czas wiszą, prowadzimy akcje edukacyjne, przypominamy o tym. Również na swoich social mediach, ale również biorąc udział właśnie w takich programach jak ten. Ale co istotne, jeśli chodzi o tych przedsiębiorców, którym postawione są zarzuty, to no dwóch z nich było kontrolowanych już na samym początku postępowania wyjaśniającego prawie rok temu, albo przeszło mm -hmm. rok temu. Więc tak naprawdę. Ci przedsiębiorcy wiedzieli, że e, obserwujemy to, co robią, obserwujemy te, te współprace, które mają zawarte, więc mimo wszystko troszeczkę dziwi, że po wydaniu rekomendacji, nawet już nie mówię w, w przed wydaniem, ale jeż, e, jeszcze po wydaniu rekomendacji, no te materiały, które zamieszczali w, e, na swoich kanałach, w social mediach, no nie były prawidłowo oznaczone w naszej ocenie. To bardzo ważna informacja. Dobrze, a czy możemy opowiedzieć, ile teraz takich. Y, Kontrolnych procesów jest wszczętych i czy wkrótce możemy się spodziewać już e, nagłośnienia takiego medialnego kolejnych zarzutów? Znaczy, na ten moment e, obserwujemy zawsze, jak reaguje rynek na te kolejne zarzuty, które stawiamy różnym podmiotom. Widzimy z każdą naszą kampanią reklamową poprawę w e, tego typu oznaczeniach. Nie zawsze to jest tak, że e, względem wszystkich stosujemy jednakową miarę, czyli trzeba wszczęć to postępowanie, ponieważ no, niektórzy na przykład oznaczają, a ale czegoś brakuje, tak? Brakuje tego takiego pewnej perfekcji, no nie wiem, mówię tutaj na przykład o podwójnym oznaczeniu, tak? Ktoś stosuje pojedyncze, nie jest zbyt wyraźne, a co do zasady stara się to robić, no to tutaj podejmujemy taką na przykład edukację związaną ze zwracaniem, można powiedzieć, zwracaniem uwagi albo takim wskazywaniem, że są te rekomendacje, na przykład na, na profilu tej osoby, tak? Czyli zamieszczamy, załóżmy, komentarz na profilu tej osoby, wskazując na to, że Pewne rzeczy, są, mogłyby być lepiej oznaczone, tak? I jak te komentarze są odbierane? Przez wydaje tych się, twórców? że pozytywnie, tym bardziej, że to jest wtedy ten komentarz jest zamieszczany, zazwyczaj wtedy, kiedy ktoś nas oznacza, tak? Czyli mm -hmm. jest pewnego rodzaju takie, można powiedzieć, zgłoszenie poprzez to, mm -hmm. że ktoś, już na Instagramie oznaczy na, nasz profil, no to my to też widzimy. No to też tutaj nieraz, jeżeli to wydaje nam się wystarczający środek, no to na przykład możemy w taki sposób zwrócić uwagę. Możemy też wysłać takie wyzwania pisemne, które nie są bezpośrednio. Związane z postawieniem zarzutów, ale no, też mają pewne formę, można tak powiedzieć, naznaczenia tego, że to widzimy, tak? Poinformowania tego podmiotu, tego przedsiębiorcy o tym, że nie do końca wszystko robi. No to też może otrzymać na przykład takie pisemne wezwanie, które jeszcze nie jest postawieniem zarzutów. Nie? To tylko wszystko też zależy na pewno od skali działalności mhm. tego, te, tego przedsiębiorcy. A jak oceniają Państwo teraz e, oznaczanie reklam w social mediach? Jest lepiej niż przed wrześniem 2022, kiedy wyszły rekomendacje? Tak, wydaje nam się, że jest zdecydowanie lepiej. Tak jak mówiłem, no niektórzy starają się to robić, ale nie zawsze im to wychodzi w taki sposób, jak my byśmy oczekiwali tego, że ta informacja powinna zostać przekazana, tak? Tutaj mówimy przede wszystkim o stosowaniu oznaczenia dwupoziomowego, czyli zarówno funkcjonalności, którą wskazuje platforma, jak również dodatkowo. Tego oznaczenia własnego, tak? które jest, też powinno być widoczne, powinno być możliwość zapoznania się z nim bezpośrednio przed tym, jak się człowiek zapozna z tą reklamą, obserwujący, więc też na to zwracamy uwagę. Widzimy również, że bardzo dużo influencerów, mimo wszystko, stosuje to oznaczenie współpraca. Samo nie dodaje jakiegoś dodatkowego określenia, jaki współpraca ma ten charakter, no to też na to mhm. zwracamy uwagę, żeby jednak dodawali, dodawali mimo wszystko to oznaczenie. Ale jak mówię, no to jest pewnego rodzaju kierunek w dobrą stronę, że w ogóle coś takiego mm. oznacza, aczkolwiek wypada, żeby to jednak dodali jakieś to odniesienie, które wskazuje, że, to jest, że ta współpraca ma charakter komercyjny, tak? No, pytanie, co się dzieje w sytuacji, w których ktoś nagminnie na przykład tak oznacza reklamę, że to nie jest widoczne, tak? Czyli mm załóżmy na każdej relacji ta współpraca czy tam rekl napis reklama jest w takim miejscu gdzie to nie jest widoczne tak czyli załóżmy w tych rogach u góry gdzie jest na przykład nick danej osoby niewidocznym fontem też coś fontem no, zdarzały się takie sytuacje gdzie czcionka właśnie była w kolorach tła bezpośrednio więc no, na to też zwracamy uwagę i też chcemy uczulić influencerów, żeby jednak, jeżeli to robią, to to robili w prawidłowy sposób. Ale tu wydaje się, że też jest pozytywny odzew ze strony samych właścicieli platform, bo informacje, które dzisiaj otrzymałam, podobno jest tak, jeszcze nie zweryfikowałam, że TikTok wprowadził również takie działania, że jeżeli ktoś. Nie oznacza e, reklamy, a zdaniem TikToka jest to działalność reklamowa, usuwa takie e, materiały bez, jakby bez konsultacji z, z nadawcą, więc tutaj widzę, że. Znaczy, jesteśmy w kontakcie cały czas z platformami pod kątem tego, jak podnieść ten poziom ochrony przed nieoznaczonymi współpracami. Na pewno jednym z problemów, które były zarówno na TikToku, jak i na Instagramie, i w ogóle w mediach społecznościowych było to, że platformy starają się umywać ręce od tego, tak? Czyli mówiąc yy, sobie, tak, ja nie jestem w stanie zweryfikować, czy to jest współpraca, czy nie, więc tak naprawdę nawet nie przewidziałem formularza zgłoszeniowego, żeby konsument mógł zgłosić. Czyli można zgłosić jakiegoś pewnego rodzaju oszustwo, yy, nie wiem, pornografię i tak dalej, ale nie ma formularza, który by na przykład wskazywał na to, że można zgłosić yy, nieoznaczoną reklamę, gdzie nieraz wprost widać, że ktoś coś reklamuje, a no, ale nie, nie jest to oznaczone, tak? Czyli ta reklama jakby jest, ale nie jest oznaczona. Mhm, ale to wydawałoby się, że to w interesie platform powinno być takie, po pierwsze, to działamy na, oczywiście na rzecz ochrony konsumentów, bo to tam wszystko o tym chodzi. To nie chodzi o to, że polujemy czarownice, tylko dbamy o nasze prawo wyboru tego, czy chcemy oglądać coś, co jest ręką, czy też nie. No i tego, tak, żeby świadomie nie być wprowadzanym w błąd. A ze strony platform powinno być to też, no, jakoś dodatkowo moim zdaniem realizowane, w takim sensie, że no ktoś na tym zarabia, to może też warto byłoby. No i to też nie małe pieniądze. Dokładnie. Więc. Może. może Tutaj po prostu tak jak jest na Facebooku, jeżeli coś jest prom do prom promowania, jest dodatkowo płatne tak? i to wtedy wszyscy, wszyscy wiemy i jesteśmy na równi, jeżeli chodzi o też te kwestie i prawa konkurencji, bo tutaj też one są w dużej. Mierze zaburzony, jeżeli ktoś uczciwie postępuje, a ktoś mniej. To mm, to jest temat, który pewnie się będzie jeszcze rozwijał, i tutaj widzę, że są pozytywne odzewy ze strony plat platformy, do tego, która do dąży do uporządkowania. A tu mówimy o platformie, tu mówimy o influencerach, że tą poprawę widzimy. Oczywiście są jeszcze tacy, którzy się nie stosują, ale to wszystko idzie ku lepszemu. A jeżeli chodzi o obserwatorów, followersów, i wiemy, że jest taka funkcja do tego, żeby zgłaszać do łokiku te wszystkie nieprawidłowości, jeżeli są wychwytywane tutaj zwiększyła się liczba takich czujności, jeżeli chodzi o obserwatorów, częściej to znaczy widzimy, że to jest temat, którymi nasi obserwatorzy w social mediach żyją. Czyli nawet jeżeli jest jakiś post na naszym profilu dotyczący zupełnie innej kwestii, to mimo wszystko w komentarzach pojawiają się nawet takie komentarze, gdzie ktoś kogoś wskazuje, że nie oznaczy, mimo że nie wiem, post na naszym profilu dotyczy węgla, tak? E, I jakości węgla, no to widać, że no tym ludzie w jakiś w jaki sposób żyją. E, mamy dziesiątki, że tak powiem dziennie, zarówno z sygnałów na maila, czyli ten skambo jak również oznaczeń nas pod profilami tych influencerów, którzy w ocenie tych obserwujących mogą nieprawidłowy sposób oznaczać. Nie wszystkie oczywiście zgłoszenia są zasadne z tego co widzimy, więc staramy się weryfikować, prowadzimy pewnego rodzaju obserwacje, monitoring ciągły, no i jeżeli to jest konieczne, to też reagujemy. A czy influencerzy chętnie współpracują z Łokikiem? Jeżeli, cię... wez... hmm. jeżeli dotrze do nich sygnał od nas, to tak. Hmm. Gorzej, jeżeli właśnie nie odbierają. A czy poprzez właśnie taką współpracę z państwem zagwarantuje im to uniknięcie kary? Czy, czy to jest taka znaczy, droga do uniknięcia znaczy... kary? Powiem tak, w, w sytuacji, kiedy już zostało wszczęte postępowanie, mhm. no to, czyli tak jak tutaj w przypadku Olympii tych influencerów z branży fitness, jak również e, tych trzech przedsiębiorców, których trafiliśmy postępowania, mhm. no to to już musi się zakończyć decyzją administracyjną. A decyzja może być no, albo stwierdzająca praktykę, nakładająca karę, albo jeżeli przedsiębiorca się zobowiąże, i usunie skutki w jakikolwiek sposób, no to pytanie, jak te skutki może usunąć w taki sposób, żeby zadośćuczynić ewentualnie e e e e poszkodowanym konsumentom, e to jest druga decyzja i wtedy nie ma kary finansowej. Mhm. A trzecia decyzja omarzająca. Omarzająca to jest w zasadzie tylko wtedy, kiedy e nie potwierdziła się praktyka. Czyli w momencie, Przysumymy. w którym my byśmy wszczeli coś, co tak naprawdę było prawidłowy w sposób oznaczone i byśmy doszli do tego przekonania w toku postępowania. Mhm. Więc no, co do zasady, te pierwsze dwie dwa rodzaje decyzji to są te, które są najczęściej w 99,9% mhm. spotykane. Po już postawieniu zarzutów. A jeżeli chodzi to o zadośćuczynienie, to to są jakby inicjatywy ze strony floty? Tak, tak. To musi, tak, tak musi wyjść mówią... zawsze od strony przedsiębiorcy, czyli to jest pewnego rodzaju ich zobowiązanie do zaniechania stosowania praktyki i do usunięcia skutków. No tutaj mamy akurat taki, taką praktykę związaną bardziej z etapem przedkontraktowym, reklamowym, taką praktykę informacyjną, więc. No tutaj jeszcze, że tak powiem, nikt nikogo nie oszukał, nikt nikomu pieniędzy nie zabrał, żeby potem musiał zwrócić, tak? Tak jak na przykład mamy w bankowości czy w usługach telekomunikacyjnych. No dlatego tutaj wypracowanie takiego zobowiązania, które dąży do usunięcia skutków i jest jakby zasadne pod kątem celowości prowadzenia tego postępowania, no na pewno jest bardzo ciężko wypracować. A czy w przypadku tych trzech wspomnianych osób, dzięki którym się dzisiaj spotykamy, między innymi, czy do Dodzie, Małgorzacie Rodzenek i Filipowi Hajzerowi, to rzeczywiście jest ta wola współpracy? No na ten moment jeszcze czekamy na ich ustosunkowanie się. Tutaj jeszcze nie otrzymaliśmy... Pism, w których by ustosunkowali się Ale do czyli zarzutu. jeśli się zgłoszą, mają szansę, do tego, żeby jednak uniknąć jakiejś kary. Tak, tak, jak w najbardziej. No, na ten moment możemy tylko spekulować w oparciu na oświadczenia, które przekazali do mediów, czy to w oparciu o swój profil, czy, czy w e, innych mediach. Na no, jak będzie w praktyce, to zobaczymy. Czyli rozumiem, że jeśli się z Państwem jeszcze nie skontaktowali? Nie bezpośrednio w toku postępowania pisemnie. Okej, okay. czyli rozumiem, że, że na, na, na finał jeszcze poczekamy trochę, jeżeli ktoś Tak, chodzi no o to nie jest na takiej zasadzie, że takie postępowania skończą się z dnia na dzień, tak? Tutaj każdemu, każdy ma prawo do zapoznania się z materiałem dowodowym. My też cały czas będziemy zbierać materiał dowodowy, każdy ma prawo na przykład przedstawiać dowody na zaniechanie stosowania praktyki jeszcze przed zakończeniem postępowania, więc to też trochę trwamy. Będziemy weryfikować każdy tak naprawdę post, który był. Już zamieszczony, aktywność, która była w przeszłości, no bo już jeżeli jeszcze to postępowanie, no to te rygory, te dowodowe są dużo większe. Czyli po prostu warto się, warto się zapoznać z zarzutami, ich nie unikać i nawiązać Państwa współpracy i wtedy duża szansa jest na to, że. Tak, że Znaczy najlepiej to, to robić jeszcze przed tym, zanim są postawione zarzuty. Mhm. Czyli influencer nie może chować głowy w piasek, tylko od na, razu. Jak najbardziej, a już, transparentnie podchodzić. W sytuacji, w którym mówimy o. o, o influencerach, którzy mają bardzo duże zasięgi, które zazwyczaj otrzymują na przykład od nas wezwanie, że ich wzywamy już o pewnego rodzaju umowy, o przedstawienie zasad współpracy, no i mimo wszystko nie biorą sobie tego do serca i mm. starają się, znaczy nie dochowują tych zasad, które są na przykład opisane w rekomendacjach, no to tutaj muszą się żyć z tym, że to mogą być potem z tego właśnie takie konsekwencje. A czy od decyzji o Kiku można się odwołać? Tak, można się odwołać w terminie 30 dni do Sądu Okręgowego w Warszawie. Potem jest sąd apelacyjny, no, a później, jeżeli, jeżeli e, s, strona przygrywająca jeszcze e, ma ku temu zasadność, to może złożyć skargę kasacyjną. Więc tak naprawdę cała procedura odwoławcza jest zachowana. A ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie właśnie zarzutów wobec tych trzech przedsiębiorców, o których rozmawiamy. Czy tu chodzi o konkretne zdjęcie, konkretny materiał, czy o całokształt ich działań znaczy, w social mediach w, o, w ostatnim wiem, na, roku? Czy Chodzi o całokształt, aczkolwiek mhm. my przedstawiając zarzuty, no musimy się oprzeć na pewnej próbce, którą mhm. przedstawiamy tym e, przedsiębiorcom, wskazując co jest nie tak. Okej. Okay. Był prowadzony monitoring tych przedsiębiorców, więc na przykład też mamy informacje o tym, jakie były posty, jak wyglądał post w momencie opublikowania, a jak na przykład wyglądał post załóżmy za 3-4 dni. Kiedyś mhm. okazuje że nagle ta, to oznaczenie się pojawia. To też jest właśnie ten ciekawy wątek, gdzie zdarzały się przypadki, w których w pierwszych dniach po prostu tego oznaczenia nie było, a po jakimś czasie to oznaczenie się pojawiało. I też w toku postępowania, które zostało wszczęte, chcemy tą sytuację wyjaśnić. Dlaczego taka sytuacja miała miejsce? A czy państwo się domyślają, dlaczego są takie znaczy, praktyki? Czy to no, jest właśnie, chodzi o te zasięgi? Czy... Być może. Mhm. Mnie... No ale to umówiliśmy się, że i to wcześniej też było wielokrotnie przez Państwa wspomniane, że nie ma twardych dowodów na to, że te oznaczenia powodują... Tak, ale się... ktoś, jeżeli konsument może nie chcieć zapoznawać się z reklamą, tak, więc można mówić o tym, że jeżeli ktoś widzi, że to jest reklama, to może po prostu dać w lewo od razu, tak, nie zapoznawać się z całością przekazu, nie przeczytać całego opisu, nie... nie, nie nie przejrzeć całego filmu, tak, który jest zamieszczony, więc to, to, to też ma jakby znaczenie. Czyli wyjaśniając te trzy bardzo głośne sprawy, no bo to są osoby jednak o sporych zasięgach popularne. i też bardzo publiczne, to nie jest tak, że dowiedziały się od, od mediów, to nie jest tak, że wcześniej. Czy znaczy, może dowiedziały się od mediów, ale miały szansę dowiedzieć się od nas bezpośrednio, w, bo przesyłka była kierowana na adresy. Zarejestrowanej działalności gospodarczej. Mhm, czyli generalnie widzimy, tutaj procedura jest długa, pewnie kontrola trwała, tak, jak pan wspomniał, rok czasu, tak? No, z dwóch z tych przedsiębiorców to już kontro kontrolowaliśmy na początku naszej drogi w Influencer Marketingu, gdzie weryfikowaliśmy w ogóle jak ten rynek jest zbudowany, jak wyglądają te umowy, y jaki mają charakter, ile ich jest jakie są oznaczenia, wymogi, więc tutaj dwóch już, dwóch przedsiębiorców z tej trójki już można powiedzieć, że ponad rok temu było w, na początku kontrolowanych. O czym wiedzieli? No wiedzieli, bo nam odpisywali. A, a czy, czy, czy rzeczywiście takie, taka sytuacja, o której Pan wspomniał, że jest ten post, y, który nie był oznaczony. Państwo zbierają to jako materiał dowodowy do wyjaśnienia, później jest oznaczany. Czy to, to jest ta forma zadusiu czynienia, czy to jest no, forma? Może nie... to tak, może dokładnie? No tak, ale no, z, jednak wymagamy tego, żeby ten post był oznaczony na y, samym początku publikacji. Mhm. To, że ktoś y, go potem oznaczył w prawidłowy sposób. No, też pytanie, czy w prawidłowy sposób, bo to też będzie wyjaśniane. No to jakby nie powoduje bezkarności tego pierwszego y, nieoznaczenia, tak? Tym bardziej, że to nie jest jednostkowa sytuacja. Aha, czyli jeśli mamy taką sytuację, nawet jeżeli dostajemy pismo, że dane posty są nieoznaczone i my je na hurtowo oznaczymy, to, to nie zmienia faktu, że i tak to postępowanie trwa? E, to postępowanie, które zostało wszczęte, tak, to trwa. To, to może mieć tylko wpływ na to, że Stwierdzamy zaniechanie tej praktyki, ale decyzję samą możemy wydać, tak? Czyli zaprzestanie stosowania praktyki nie powoduje to, że mu musimy umorzyć postępowanie. Dobrze. I tak. no, ostatnie pytanie nasze, bo we wrześniu 2022 roku ŁOKiK wydał rekomendacje w sprawie oznaczeń wraz z partnerami. No, i dzisiaj mamy e, luty i jak, jak się Łokik ustosunkowuje do tych rekomendacji? Czy one są zbyt mało konkretne może czy już jest praca e, nad kolejnymi rekomendacjami, które byłyby bardziej szczegółowe? Jak, jak to wygląda? Jak Państwo dzisiaj, jaką dzisiaj Państwo mają wiedzę na temat tych rekomendacji? Znaczy, z tego co obserwujemy, rekomendacje bardzo dobrze się przyjęły na rynku, aczkolwiek wiele rzeczy pozostało. Tak powiem jeszcze w kwestii domysłów. To jest mm. uwagi na to, że rekomendacje mają charakter dosyć ogólny, one się nie odnoszą do poszczególnych działalnościach, nie wiem, jak branża beauty, jak książki, jak kwestia gamingu. Mm. Więc poprzez to, że były do nas kierowane różnego rodzaju zapytania Uczestniliśmy w wielu webinarach, gdzie też różne pytania takie specjalistyczne bardzo były nam zadawane, to zdecydowaliśmy się rozbudować tą sekcję pytań i odpowiedzi na naszej stronie internetowej, mhm. jak również zamieszczaliśmy takie dedykowane posty na naszym Instagramie związane np. z autopromocją, związane z prezentami, żeby wyjaśnić szczegółowe kwestie, które się pojawiały po wydaniu rekomendacji. Teraz tych wątpliwości wydaje mi się jest coraz mniej. Na pewno chcemy powrócić tutaj do rozmów z branżą, do rozmów z przedstawicielami naukowymi, można tak powiedzieć, i zobaczyć w najbliższym czasie, jak, co można jeszcze poprawić. Czy jest potrzeba wydania rekomendacji 2.0? Jeżeli tak, w jakiej formie, czy to już jest ten czas, bo też czekamy na to, jak się będą zmieniały media, tak? Jak, tak mm -hmm. jak pani mówi, dzisiaj może TikTok do tego inaczej podchodzi, zobaczymy, jak podejdzie do tego za kolejne pół roku, tak? Więc e, obserwujemy, jak to ma miejsce, też widzimy w innych krajach, że ten okres, gdzie wychodzą jakieś e, nowe rekomendacje względem tych, które były, to jest troszeczkę dłuższy okres niż, niż parę miesięcy, tak? To zazwyczaj jest, nie wiem, mhm. dwa lata. Z tego, co pamiętam, w Norwegii chyba po trzech latach wydali jakby nowe rekomendacje, coś dopisali, coś doprecyzowali, więc obserwujemy sytuację, ale na bieżąco staramy się odpowiadać na takie najczęstsze zadawane pytania, właśnie na, w dziale pytania odpowiedzi na naszej stronie internetowej, które stanowią jakby doprecyzowanie tych rekomendacji, tych najczęściej pojawiających się pytań. Czyli tam jest taka cała baza wiedzy, tylko tak, tak podsumowując, okej. Okay. Tak, to zachęcamy na stronę i Ja mam jeszcze takie na koniec jedno pytanie. Czy... To, że akurat dotyka, te kontrole dotykają osób tak zasięgowych, to jest przypadek? Czy, czy, czy po prostu też działanie związane bardzo mocno, że koncentrują się Państwo na tych osobach o dużych zasięgach, ze względu na to, że jeśli ktoś ma duże zasięgi, no to ta szkodliwość czynu jednak jest spora? No Na tak? pewno z większymi zasięgami wiąże się też większa odpowiedzialność, i wydaje nam się, że wiąże się również większa świadomość. Powinna się przynajmniej wiązać pod kątem tego, jak należy się w tych mediach społecznościowych zachowywać. Więc to też ma wpływ na to względem jakich podmiotów jakich przedsiębiorców, kierujemy jakie środki prawne.. Tak? Więc wydaje się, że to nie jest przypadkowe, jak mówię, no tutaj były sytuacje, w których były to też podmioty, których wcześniej kontrolowaliśmy. Więc jeżeli widzimy, że taka kontrola, Poprzez przekazywanie dokumentów i tak dalej, no, nie powoduje odpowiedniej reakcji i nie widzimy znaczącej poprawy w, w oznaczaniach tego rodzaju materiałów, no to też musimy adekwatniejsze środki dobrać do tego, niż na przykład tylko wezwanie o przedstawienie umów czy o przedstawienie zasad współpracy. Bo to już było. Bo to już było. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy, e, tak. Na pewno będziemy o wszystkich dalszych etapach tej sprawy informować i przede wszystkim o tym, jak postępuje ten progres, jeżeli chodzi o właściwe oznaczenie, bo jest to w interesie nas wszystkich. Dziękujemy Dokładnie. za dziś i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.